Siema, tu Pyza w kolejnym filmie z nadwody, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli Kielcak, Zalew Kielecki, nie inaczej. I dzisiaj spróbujemy wejść na lód i jeszcze w ten styczniowy dzionek nakręcić materiał oto z tego zbiornika. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8.07, 31 stycznia 2022, poniedziałek. I tak mówię, zaczniemy materiał oto z tego miejsca. Ślizgiem będziemy musieli wejść na lód, bo widzicie, kilka dni było ciepło i odtaja, więc będziemy musieli zejść po schodkach i pomału śliznąć się na lód. Więc, drodzy Państwo, nie przedłużając już dłużej, zapraszam wszystkich swoich miłośników na film wędkarski w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno! Zobaczymy, zmierzymy. Na pewno z całym tym dobytkiem nie będę wchodził na lód. Najpierw sprawdzimy grubość i zobaczymy, co i jak. Gdzie mam łyżkę? Oczywiście, drodzy Państwo, wyczyścimy dziurę, zobaczymy, jaka głębokość, ale daleko nie będę schodził. Więc ślizgiem i zobaczymy. Tutaj sprawdzimy grubość. W ten sposób. Tyle jest. Mamy metr. 1,20 m. Okej. Idziemy trochę dalej, wywiercimy kolejną z dziur. Zmierzymy tutaj. O, tu już jest stanowczo widać głębiej. Mamy 2,5 metra. 2,5 metra i jeszcze jedną.
okej. Świder zostawimy w lodzie i mamy 3 dziury. Więcej dziur nie robię. Te 3 nam wystarczą. Zmierzymy jeszcze tą, ile tu jest głębokość. Tu mam wyznaczniki. Mamy raz, dwa, tak samo jak tam, koło 2,70. Czarne linie wskazują mi, że jest 2,70. Ok. Weźmiemy zanętę, zanęcimy. I zobaczymy, drodzy Państwo, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeszcze może jedną. Tu mamy grubość 1,5. Tyle jest. Podobnie 1,2 m, 2,70, 2,80. Ok, więc zanęcimy te dziury i bierzemy się za wędkowanie oto na Kielcoku. Więc zapraszam wszystkich swoich miłośników raz jeszcze na najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie to sami. Lód jest ponad 10 cm, ale ta pierwsza warstwa na górze jest odmarznięta. Jest taki po prostu niepewny, ale skrzynkę wezmę tak, aby mieć gdzie siedzieć. Tylko rozlokuję to w kilku miejscach. Jedna skrzynka gdzie indziej będzie, druga skrzynka gdzie indziej, żeby nie skupiać całej masy ciężaru w jednym miejscu na lodzie. Więc tak mówię, częściowo rozmieszczę świder i część zostawię na brzegu. Interesują mnie tylko raz, dwa, trzy, cztery te dziury, które zanęcimy. Które, drodzy Państwo, zanęcę. Więc przyszykujemy najpierw zanętę. Mamy, drodzy Państwo, tak, konopie gotowe. Oczywiście wziąłem kamerę podwodną, tak aby nakręcić, co tam mniej więcej po upływie jakiegoś czasu pływa. Mamy jokersa, którego dotleniłem w wodzie wczoraj i rozproszyłem, czyli jokers do zanęcenia otworów. Mamy mieszankę, glinę taką pomarańczową, żeby snużyła od razu z ziemią torfową wymieszane 50 na 50. Da nam to jakąś smugę przy nęceniu.
związane te spożywczą na mączkach rybnych, pojemniczek oraz dodatki białe suszone z czerwonymi suszonymi. Samą ziemię torfową, którą rozprowadzę w zależności jak z zanętą, czy to z dokersem. Oraz mamy czerwoną suszoną krew. Suszone białe robaki. Mielone, suszone, białe robaki oraz sypką zanętą. Teraz rozrobię kilka składników, połączę i będziemy wędkować na ochotkę, którą też zadbałem o nią. Rozprowadziłem do dzisiejszego wędkowania i tak mniej więcej wygląda. Rozprowadzona piękna ochotka, którą zaopiekowałem się wraz z Jokersem 2 dni wcześniej, bo szykowałem się wczoraj na zawody swojego koła, ale nie pojechałem w końcu, bo wiatr był ponad porywami, ponad 40 km na godzinę, cały dzień padało, wiało, więc sobie odpuściłem i dlatego towar mniej więcej chcę wykorzystać, został mi z zawodów, na których nie brałem udziału, nie wybrałem się w końcu i szkoda tego towaru zmarnować, więc rozrobimy, ponęcimy i będziemy wędkować. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich na najnowszy film i jest pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś. Bajecznie. Trochę zanęty, trochę krwi. Damy trochę suszonego białego robaka. I przełożymy na zanętniku. Oto to. Wymiana na ciut większy. Zanęcimy. I trzecią tamtą dalej zanęcimy i bierzemy się za wędkowanie. Później sprawdzimy z kamery podwodnej co i jak to będzie mniej więcej wyglądało. Suszoną krew. Trochę białych. Oraz Jokers rozprowadzony. I to pójdzie w trzecią dziurę. Później będziemy donęcać za pomocą zależności, za pomocą gliny z samym czystym Jokersem. Gliny snużącej ziemią torfową. Tak, mamy taką główkę, mormuszkę Trio. 5 sztuk larw ochotki. Wędka gruszka, wyginka. Ustawimy tylko hamulec,
w razie co jakby był jakiś garbus, czyli kaban. Okej. Okej. I jedziemy. Ustawić inaczej z kamerą z tego względu, że wieje wiatr, tak aby plecy było, więc w tej pozycji to na razie odstawię z boku i kowezmę łyżkę, tak aby sobie odgarnąć, którą wsadzimy oczywiście. Rzepy. W tej pozycji przy rzepie, tak aby nie nosić, jedziemy. Cię, drodzy Państwo, uwagę, sam jestem na tym zbiorniku na Szydówku, czyli na Kielcoku. Teraz w drugim przeręblu próbuję oczywiście tą dużą główką, mormechą z 5-6 larwami ochotki. Zaraz założymy coś drobnego. Zobaczymy na inne główki, jak w tych przeręblach ryba będzie reagowała na przynętę, którą ją jej podam w miejsce w przeręblu zanęconym. Więc poniedziałek, mówię, dzień wolny, mam okienko, dzień wolny, a tak ogólnie to mam nocki. Jutro idę na noc, czyli drugą dniówkę. A dzisiaj mam okienko, dzień wolny, więc pozwoliłem sobie wykorzystać towar, czyli ochotkę, z którą się zaopiekowałem, Jokersa. Część zamroziłem. No i dzisiaj wykorzystam towar, który tak starannie przygotowałem. Zobaczcie sami. Trzeciej przerębel. Zobaczymy w nim, co się znajduje, machając tą główką. Tutaj jakby było głębiej trochę. Ciutkę. 20 cm, 10. Tak by było głębiej. Było wskazanie. Nie wiem, czy jeszcze jest ochotka. Ale wskazanie
sprawdzimy. Jest towar. A więc coś się zaczyna dziać. Ale co, to zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Z powrotem ten pierwszy przerębel. Jak nic nie wyciągnę, będzie zaraz zmiana wędki. Z inną główką, inny kształt czy kolor, wielkość. Więc nie jest powiedziane, że na jedną wędkę z jedną główką będę wędkował przez kilka godzin w tych przeręblach. Czyli muszę się wpasować z główeczką i zobaczymy. Zmiana wędki. Założymy mniejszą. Czyli taką bałwanek duo. Tam było trio. Teraz jest ciudniejsza duo z mniejszym hakiem. I zobaczymy w tych przeręblach trzech, co na tą, czy da radę. Mam 12 wędek do wykorzystania. 7, 8, 9, 10, 12, dobrze, 12. Dwie gruszki, 3 bałałajki i 7 landrynek, czyli 12 sztuk. Dobrze, zakładamy sprzęta, czyli nasze larwy i zobaczymy co i jak. Za pomocą gliny dodam więcej pinki mielonej i konopi, tak aby coś zwabić, i za pomocą zanętnika zanęcimy jeszcze raz. Zobaczcie jak snuży. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, resztę zostawimy na później, wytrzemy ręce i wędkujemy w innym przeręblu, czekając aż coś dopłynie. Tą pierwszą dziurę, którą asekuracyjną robiłem, żeby sprawdzić stan lodu przy brzegu, to jest dziura nienęcona. Okej.
zobaczymy tej nienęconej. Co i jak. Dobrze. Było wskazanie. Było wskazanie, drodzy Państwo. Weźmiemy wyżej. Jest. Pierwsza ryba, ale cieszę, zobaczcie jaka. Nie powala, ale tak mówię, wskazanie było. No i zobaczymy co dalej. Są, ale prawdopodobnie drób. Prawdopodobnie, drodzy Państwo, drób. Na wierce jeszcze jedną dziurę, ale głębiej trochę. Zobaczymy, jak tu mniej więcej będzie. Czyli damy gdzieś tutaj. Czyli tu damy dziurę. Oczywiście zobaczymy jaka jest tu głębokość, jest trochę głębiej. Czy taka sama jak tam, 2,80. Więc zobaczymy co i jak. Dobrze, ale najpierw zanęcę. Na bogato ten otwór będzie, ale większość to glina i dokers. No jedziemy, spuszczamy. Metr, dwa, ta sama.
jest tyle. Tyle to mamy. Tu jest dobre pół metra, metr. Jest metr, dwa. 2,70, ta sama odległość. Czarne kreski 1,2, 2,80 w tym miejscu. Więc nie jest tak tutaj głęboko, powyżej 3 metrów. 2,80, 2,70 mniej więcej jedna głębokość w tych przeręblach. I widzicie, sam jestem zbiornik. Powiem, jest tylko no kill. Należy do mojego koła, czyli koło Iskra Kielce, do którego należę, i moje koło zarządza, opiekuje się tym zbiornikiem na Szydówku, czyli Zalew Kielecki, inaczej Kielcok. I tak to mniej więcej wygląda ten zbiornik kameralny, odwiedzany przez mieszkańców Kielc, spacerowiczów, rowerzystów, sportowców. Ścieżka rowerowa, latarnie naokoło zbiornika. Korty tenisowe, tam stary basen był. Dalej cmentarz, rzeka, która wpada. Tama wychodzi. I tak to mniej więcej wygląda na tym Kielcoku. Mamy garbuzka chyba. Nie. Ładna płotka skusiła się na murmyszkę, czyli zobaczcie sami dło bałwanek. Tak to mniej więcej wygląda. Myślałem, że garbusek. A tu taka ładna płotka, więc zakładamy towar, czyli świeżą ochotkę, i gramy dalej w tym przeręblu. Jazgarz, jak jest jazgarz w łowisku, to już jest niewąsko. Więc jeszcze raz zagramy i jak będzie wskazanie jazgarza, poczekamy na coś większego.